Witam Państwa po przerwie. Tym z Was, którzy jeszcze nie wzięli udziału w konkursie, przypominam, że już o godzinie 14:30 odbędzie się losowanie upominków od firmy Nestro. Pamiętajcie o tym i weźcie Państwo udział w konkursie. Ja natomiast goszczę na stoisku firmy Firefly, a ze mną jest pan Piotr Czuchnicki. Pan Piotr będzie opowiadał Państwu, będzie przybliżał Państwu informacje na temat systemów wykrywania i gaszenia iskier w instalacjach odpylania. Panie Piotrze, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzień dobry. Jeszcze raz się przedstawię. Nazywam się Piotr Czuchnicki i reprezentuję firmę Firefly AB. Na wstępie chciałem podziękować firmie Nestro za zaproszenie na wirtualne targi i możliwość przedstawienia oferty systemu wykrywania i gaszenia iskier, jakie oferuje firma Firefly. Firma Firefly jest to firma szwedzka, została założona w 1973 roku. Zajmujemy się systemami wykrywania i gaszenia iskier na całym świecie. Dostarczamy nasze systemy we wszystkie zakątki całego globu. Natomiast u nas we Wrocławiu, w Polsce mamy swoje biuro regionalne, w którym posiadamy dział sprzedaży, dział projektowania oraz dział serwisowy. Systemy Firefly znajdują zastosowanie we wszystkich praktycznie branżach przemysłowych, gdzie występują zagrożenia pożarowe. W dzisiejszych czasach prędkość produkcji jest bardzo duża, występują pyły, więc zagrożenie pożarowe wzrasta. Oczywiście systemy Firefly jako systemy wykrywania gaszenia iskier wywodzą się z przemysłu drzewnego i tam tych naszych realizacji mamy najwięcej. Natomiast w chwili obecnej praktycznie występujemy z naszymi systemami już we wszystkich branżach, począwszy od przetwórstwa papieru, artykułów higienicznych po recykling. Jeżeli chodzi o typowe zastosowania systemów Firefly, dzielimy je na dwie grupy. Są to zastosowania w przesyle materiałów sypkich, w odpylaniu, w transporcie pneumatycznym, mechanicznym, czyli tam stosujemy właśnie nasze detektory oraz systemy gaszenia. Natomiast rozszerzając naszą działalność, również posiadamy w tym momencie systemy zabezpieczające maszyny wysokiego ryzyka, typu na przykład młyny, rozdrabniacze, maszyny wysokoobrotowe. Aby przedstawić Państwu zasadę działania systemu wykrywania gaszenia Firefly, chcielibyśmy tutaj posłużyć się typowym rozwiązaniem zabezpieczenia filtra, tak? Jak wiemy wszyscy, we filtrach występuje atmosfera wybuchowa, występują tam pyły i dostanie się do filtra gorącej cząstki może spowodować zapłon lub nawet wybuch. Aby zapobiec temu zdarzeniu, w odpowiedniej odległości instalujemy strefę detekcji. Następnie w odpowiedniej odległości zlokalizowana jest strefa gaszenia. Jeżeli cząstka przebiega przez strefę detekcji, detektor wykrywa taką cząstkę, podaje sygnał do centrali sterującej. W tym momencie uruchomiona jest strefa gaszenia, cząstka przebiegając przez strefę gaszenia chłodzi się i nie stanowi już zagrożenia. Systemy wykrywania gaszenia iskier, tak się nazywają nasze systemy i tak mniej więcej jest ta branża postrzegana. Natomiast my idziemy troszeczkę krok dalej, tak? Tablica, która tutaj jest Państwu przedstawiona, jest to tabela obrazująca temperatury zapłonów dla poszczególnych materiałów, wtedy, kiedy znajdują się one w postaci chmury oraz wtedy, kiedy taki sam materiał znajduje się w postaci warstwy. Na przykładzie pyłu drzewnego możemy zauważyć, że temperatura zapłonu chmury pyłu, czyli na przykład taka atmosfera, jaka występuje we filtrze, wynosi około 470 stopni. Natomiast ten sam materiał występujący w postaci warstwy, na przykład w silosie, w kontenerze, może już ulec zapłonowi przy temperaturze 260 stopni. Także generalnie ta temperatura jest dużo, dużo niższa niż w przypadku wtedy, kiedy ten sam materiał występuje w postaci chmury pyłu. Natomiast niezbędne są jeszcze dwie kwestie, jeżeli chodzi o zapłon. Nie tylko temperatura, ale też minimalna energia.
obrazując to, możemy w sposób bardzo łatwy zauważyć, że na przykład iskry, którymi bawimy się w okresie Bożego Narodzenia, spadają nam na rękę. Poczujemy jedynie lekkie ukłucie, tak? Nie powoduje ona jakichś większych obrażeń, mimo tego, że posiada temperaturę około 1000 stopni. Dzieje się tak dlatego, ponieważ taka iskra posiada bardzo małą energię. Dlatego detektory badają dwie zmienne, i temperaturę, i minimalną energię zapłonu. I dopiero wtedy, kiedy te dwie zmienne są spełnione, następuje detekcja, sygnał do centrali i uruchomienie strefy gaszenia. Nasze detektory działają na zasadzie światła podczerwonego. Co nam to daje? Przede wszystkim dwie duże zalety. Pierwsza zaleta jest taka, że detektory widzą tak zwane czarne, gorące cząstki. Czyli mamy na przykład element metalowy, kamień lub nawet kawałek materiału, który pracował gdzieś na maszynie, dostał wysokiej temperatury i został zabrany do układu odpylania. Taka cząstka nie emituje jeszcze światła. Przypomnijmy, że metal na przykład zaczyna się żarzyć dopiero od temperatury 650 stopni, więc tak naprawdę dla tradycyjnych detektorów nie jest wtedy widoczny. Nasze detektory, działając na zasadzie światła podczerwieni, rozpoznają już gorące cząstki od temperatury 250 stopni. Dodatkową zaletą naszych detektorów jest to, że nie są one wrażliwe na światło dzienne. Czyli rozszczelnienie kanału nie powoduje fałszywych alarmów i nie jest wtedy dokonywana detekcja. Reasumując, biorąc pod uwagę, że mamy inne temperatury zapłonów we filtrach oraz silosach, stosujemy dwa różne rodzaje detektorów. Detektory przed filtrem używane są tak zwane HD400, czyli rozpoznajemy temperatury od 400 stopni wzwyż, z racji tego, że temperatura zapłonów we filtrach wynosi około 470 stopni. Natomiast przed silosem, który magazynuje warstwę pyłu, używamy detektorów HD250. Są to detektory wykrywające cząstki o temperaturze większej niż 250 stopni, z racji tego, że właśnie taki pył drzewny, tworząc warstwę, może dokonać się jego zapłon przy temperaturze 260 stopni. Używając właśnie w ten sposób detektorów, w zależności od środowiska, z jakim mamy do czynienia, mamy pełen pokryty obszar minimalnych temperatur zapłonu danego materiału. Detektory również możemy używać w otwartych przestrzeniach. Mają one zasięg do 80 cm standardowo oraz ich kąt widzenia to 180 stopni. Daje nam to możliwość użycia jednego detektora na transporcie pneumatycznym do średnicy Fi800. Poniższy wykres bardzo miarodajny sposób pokazuje porównanie detektorów oferowanych przez Firefly do tradycyjnych detektorów opartych na fotodiodzie krzemowej. Widzimy, że nasze detektory są w stanie wykrywać cząstki już od 250 stopni Celsjusza, natomiast tradycyjne detektory taką cząstkę rozpoznają dopiero od temperatury mniej więcej 700 stopni, ponieważ wtedy na przykład kawałek metalu zaczyna już świecić, tak? Więc dla takiego detektora jest widoczny. Poniżej tej temperatury cząstki są kompletnie ciemne, więc dla tradycyjnych detektorów są one nierozpoznawalne. Jeżeli chodzi o media gaśnicze, nie zawsze może być użyta woda, jeżeli chodzi o system gaszenia, aczkolwiek tutaj Firefly posiada różnego rodzaju rozwiązania. Możemy gasić materiał różnego rodzajami gazami oraz możemy ewentualnie, jeżeli nawet gaz nie jest możliwy do użycia, przekierować materiał poza proces. Systemy Firefly są to systemy certyfikowane. Posiadamy jako jedyna firma na świecie certyfikat FM Global, który mówi o tym, że nasze detektory potrafią już rozpoznawać cząstki od 250 stopni Celsjusza. Oczywiście posiadamy też certyfikat VDS, także jesteśmy aprobowani przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe.
Strefy gaszenia. Strefy gaszenia Firefly są to... jest to gaszenie, które obejmuje co najmniej trzy elektrozawory, trzy dysze. Tak? Rozmieszczamy je na okręgu co 120 stopni, wypełniając w pełni przekrój poprzeczny koła, ale co ważne, wykonujemy tę naszą strefę gaszenia na wężach elastycznych. Co nam to daje? Daje nam to bardzo wysoki komfort obsługi takiego systemu i jego przeglądów. Tak? Wystarczy wyciągnąć zawleczkę przy przeglądzie takiego systemu. Wkładamy wąż do odpowiedniego pojemnika, aktywujemy strefę, strefa jest sprawdzona. Dodatkowo należy podkreślić to, że pod każdy wąż elastyczny stosujemy oddzielny elektrozawór. Dlaczego tak się dzieje? Unikamy takiego rozwiązania, że pod jedną, dwie lub trzy dysze używamy jednego elektrozaworu, ponieważ jest to system przeciwpożarowy i nie powinien się on opierać na jednym zabezpieczeniu. W przypadku właśnie takiego systemu, gdy na przykład jeden elektrozawór zawiedzie, żadna z dysz nie podaje nam wodę. Aby tego uniknąć, my jako Firefly stosujemy zawsze trzy oddzielne elektrozawory pod każdy wąż elastyczny, pod każdą dyszę. Dodatkowo rozmieszczenie dysz w jednym ciągu powoduje niepokryte obszary gaszenia w przekroju poprzecznym koła. Dlatego Firefly rozmieszcza swoje dysze co 120 stopni. Cały system spięty jest pod centralę nowego typu. Jest to centrala o nazwie własnej Eximio. Główną zaletą tej centrali jest to, iż możemy ją rozbudowywać w nieskończoność. Także nie ma ograniczonej ilości co do rozbudowy, co do ilości stref. Oczywiście centrala posiada również wpięcie do internetu, co daje naszemu centrum serwisowemu możliwość podglądu w każdej chwili w centrali klienta. Oraz system posiada budowę sieciową. Powoduje to, że strefy oddalone daleko od danej centrali są również podłączane pojedynczymi kablami. Następnie z centrali tak zwanego huba wędrujemy pojedynczym kablem do centrali macierzystej. Także cały system jest wtedy połączony mniejszą ilością okablowania. Także to też likwiduje nam dodatkowe koszty instalacyjne. Sam panel jest bardzo prosty w użytkowaniu, jest napisany w języku polskim, oczywiście są też dostępne język angielski i niemiecki w standardzie. Jest tam napisana aplikacja, panel jest dotykowy, bardzo prosty w obsłudze. Gdy mamy więcej stref, po prostu ikonki nam się zmniejszają i wszystkie elementy podpięte pod daną strefą wyświetlane są na wyświetlaczu. Jest on bardzo intuicyjny, bardzo prosty w obsłudze, także nie jest to coś, co trzeba bardzo długo się uczyć. Załoga bardzo szybko jest w stanie nauczyć się obsługi naszego systemu. Oczywiście znajduje się również w nim dokumentacja w naszej centrali oraz wszelkiego rodzaju zdarzenia. Tak? I tutaj mamy zarejestrowane nie tylko pojedyncze zdarzenia, czyli wykrycie iskry lub gorącej cząstki, ale tak samo różnego rodzaju przepięcia, odłączenia elementów. Wszystkie te dane są rejestrowane i zapisywane w nieograniczonej historii. Dodatkowo bardzo ciekawym narzędziem jest analiza statystyk. Tutaj możemy sobie podzielić na pewne okresy nasze statystyki i w ten sposób zobaczyć, jak zmieniała się charakterystyka wykryć gorących cząstek i akcji gaszenia na przeciągu czasu. Kilka zdjęć z naszych realizacji. Możemy na tym zdjęciu zobaczyć centralę sterującą, sygnał akustyczno-dźwiękowy oraz system grzejny, centralę systemu grzejnego. Kolejne zdjęcie obrazuje nam jeszcze dodatkowo zestaw hydroforowy. Oczywiście pracujemy na wysokim ciśnieniu 9 barów, także ciśnienie wody z sieci podnoszone jest przez pompę do ciśnienia 9 barów i utrzymywane jest w zbiorniku 250-litrowym. Widać też na załączonym zdjęciu niewielkie LED-owe światełka zielone. To właśnie jest ta prostota użycia naszego systemu. Wystarczy poinformować załogę, że mamy światła zielone, wszystko jest w porządku, system działa prawidłowo. Natomiast
w przypadku jakiegoś błędu technicznego światła zmienią się na kolor żółty. Więc jest to bardzo proste w obsłudze i do nauki dla załogi. Kolejne zdjęcie. Mamy tutaj zainstalowany detektor na rurociągu pneumatycznym wewnątrz hali. Natomiast na zdjęciu po lewej stronie widzimy strefę detekcji oraz gaszenia na silosie. Tutaj widać dwa rurociągi. Jeden to jest, na którym zainstalowany jest detektor. Natomiast drugi rurociąg to jest rura z wodą pod wysokim ciśnieniem, która wędruje ze zbiornika ciśnieniowego. Oczywiście taki system na zewnątrz instalujemy systemem grzejnym. Także mamy zainstalowany kabel grzejny, dodatkową izolację i okucie aluminiowe, żeby mieć pewność, że taki system podczas warunków zimowych, podczas mrozu nie ulegnie uszkodzeniu. Jeszcze raz zdjęcie na zewnątrz. W odpowiedniej odległości strefa detekcji, strefa gaszenia. Strefa gaszenia oczywiście jest w pełni zaizolowana. Natomiast tutaj mamy instalację podciśnieniową, czyli mamy zorganizowane wszystkie rurociągi wychodzące z hali obok siebie, wędrujące do systemu podciśnieniowego i zlokalizowane strefy gaszenia tuż przy ścianie hali, przy wyjściu rurociągów na zewnątrz. Na tym zdjęciu jeszcze możemy zobaczyć duże pomarańczowe naklejki. Są one instalowane po to, że to jest to samo nazewnictwo, które występuje w centrali, także jeżeli jakikolwiek urządzenie podpięte pod daną strefę w centrali straci swoje połączenie, od razu centrala nas o tym informuje, wyświetla nam informację, jak nazywa się to urządzenie i wtedy możemy je w bardzo prosty sposób zlokalizować na instalacji za pomocą właśnie tych nazw, które są wydrukowane na takich dużych pomarańczowych naklejkach. Tak jak wspominałem, mamy możliwość również instalowania naszego systemu na odpylaniu czy na maszynach, które nie są w stanie albo nie może być na nich użyta być woda. Tutaj na tym zdjęciu mamy akurat instalację, która służy do odpylania pyłu tytanu. I tutaj zastosowaliśmy nasze detektory wraz z zasuwami odcinającymi. Natomiast gaszenie, jakie zostało tutaj zastosowane, jest to gaszenie gazem typu argon. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do kontaktu z nami. Na stronie internetowej www.firefly.com.pl znajdują się nasze wszystkie dane informacyjne, dane kontaktowe. Kończąc, chciałem jeszcze zaprezentować działanie naszego systemu na podstawie demo, który przywieźliśmy ze sobą. Także zapraszam Państwa na krótką prezentację. Nasze demo składa się z centrali, niewielkiej pompy, która jest przewidziana do celów pokazowych, detektora oraz trzech dysz gaszących z trzema elektrozeworami. Możemy zauważyć, detektor jest w tym momencie uzbrojony, cały czas czuwa, mamy tutaj dosyć mocno naświetlone pomieszczenie, a detektor nie powoduje fałszywych alarmów, tak? Tylko dopiero wtedy, kiedy poczuje daną temperaturę, zacznie działać i uruchomi strefę gaszenia. W tym momencie podgrzewam gorącą cząstkę. Symulujemy nagrzanie się jakiejś cząstki w cyklu produkcyjnym i ewidentne później zabranie tej cząstki przez układ odpylania do strefy wybuchowej, na przykład do filtra lub silosu. Cząstka będzie nagrzana powyżej temperatury z 250 stopni, ponieważ taki detektor właśnie mamy użyty w naszej centrali demo. Najpierw zaprezentuję działanie systemu na podstawie zwykłego płomienia z zapalniczki. Także reakcja systemu jest natychmiastowa. Uruchomienie jest wody i cząstka zostaje ugaszona. Natomiast teraz zapraszam Państwa, aby zobaczyli Państwo, że dana kulka już ma wysoką temperaturę. Nagrzewa nam już chusteczkę, która powoduje rozżarzanie się materiału. I w tym momencie taki gorący element trafia nam do układu odpylania.
Aktywacja systemu jest natychmiastowa. Chłodzenie cząstki jest bardzo szybkie. Bierzemy cząstkę w rękę i nie stanowi ona już zagrożenia. Oczywiście zapraszamy do kontaktu z nami. Jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie do różnych gałęzi przemysłu, do różnych zastosowań maszyn. Jesteśmy otwarci. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.